coś tu się dzieje, coś się może zdarzyć. Why so serious? Gra na RG to jest taka zabawa, w której ludzie, którzy nie znają się ze sobą, próbują rozwiązać jakąś zagadkę. Te zagadki są przygotowywane przez osoby, które prowadzą tą grę, ale najczęściej pozostają anonimowe czy wręcz niewidoczne. Przekaz do odbiorcy, do gracza trafia wieloma różnymi kanałami, jest bardzo zróżnicowany. To może być strona internetowa, na którą ktoś przypadkowo trafi, to może być plakat spotkany na mieście, to może być właśnie jakieś wydarzenie. W pewnym sensie twórcy gry przerzucają znaczną część swoich kompetencji, część odpowiedzialności na gracza. What are you selling? It's a game. Game. Pomyśleliśmy, że chcielibyśmy spróbować zrobić coś takiego w Polsce. To, w czym braliście udział, to jest gra RG. My tutaj oferowaliśmy jakby nową historię, zupełnie nową rzecz. I to był pewien problem. Chcieliśmy zobaczyć, czy gra ARG może zafunkcjonować nie tylko w oparciu o duży budżet, ale też w oparciu o dobry pomysł, o pracę dobrego zespołu ludzi. Słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzać. Odwiedź na YouTubie profil użytkownika Kamień na Kamieniu 1. Zanotuj to. Powodzenia. RG to jest coś, co operuje językiem bardzo bliskim młodym ludziom dzisiaj, młodym ludziom, którzy właśnie grają na komputerach, konsolach. Te mechanizmy growe są jakimiś takimi naturalnymi mechanizmami motywacyjnymi. To jest gatunek, który próbuje dawać odpowiedź na problemy, z którym się marketingowcy dzisiaj borykają. Kryzys zaangażowania. My wszyscy staliśmy się, dzięki internetowi, dzięki nowym technologiom, staliśmy się nadawcami komunikatów i jesteśmy zalewani niespotykaną ilością komunikatów, które w większości przypadków nas nie obchodzą. Mam wrażenie, że większość z nas treści reklamowe postrzega jako jakiś taki irytujący szum, przed którym próbujemy uciekać, a tutaj bywają one przemycane w formie gry, która nas wciąga. Mamy historię, która zaczyna się, powiedzmy, w jednym medium cyfrowym, a potem wychodzi do realnego świata. I człowiek nie tylko słucha tej historii, ale może jej doświadczyć, może się w niej zanurzyć. I to jest nic innego, jak już po prostu gra. At Comic-Con, players gather to take their first orders from the Joker. Working with players online, they scavenged for clues and found a big one typed out in the sky. Saw a bunch of jets writing a phone number. So we dialed that phone number and there was this little message. If you want to be part of my crew, you're going to need to prove you're up to the challenge. Gracza można wciągnąć, otoczyć go z każdej strony światem gry i w ten sposób dać mu zupełnie nowe doświadczenie. Nie wiem, czy widziałeś film Gra z Michaelem Douglasem. To jest nic innego jak opowieść, która sprawia, że on jest zanurzony w niej. Tamta gra nie była do końca bezpieczna, natomiast te emocje, które on przeżywał, w wyniku nieautentycznej opowieści są jak najbardziej autentyczne.
Istotą gry RG jest współpraca i sama rozgrywka, czyli nagrodą w grze RG jest rozwikłanie tajemnicy, a nie realna nagroda. To nie jest gra miejska, tak? To nie jest plansza, to nie są pionki, to nie jest kostka, którą rzucasz. To jest czysta kreacja pewnego świata, w który to świat ma wejść gracz i w nim się odnaleźć. Go hunt. Punkt wejścia w tę grę zazwyczaj konstruowany jest w ten sposób, że to nie jest oczywiste. Każde RG opiera się na tym, że jest bardzo duża ilość osób, która widzi ten element, który nazywamy rabbit hole'em. To coś, co powoduje, że przenosisz się do świata gry. His name is David. I feel it. That's creepy. Whoa, that's so real. Królicza Nora to jest ten moment wejścia w świat gry. Gracz zaczyna szukać pewnych wskazówek, pewnych przesłanek, pewnych elementów, które pomimo tego, że są rzeczywiste, nie są rzeczywistością. To mogą być fikcyjne strony internetowe, to mogą być jakieś wskazówki ukryte w przestrzeni miejskiej. To może być filmik, audycja radiowa, ogłoszenie w prasie. To czasami są bardzo subtelne. No właśnie, takie pułapki albo haczyki. Przy odpowiednio dużej grupie odbiorców jakaś część osób zostanie zaintrygowana i stworzy jakąś społeczność, która wspólnie będzie rozwikływać tą zagadkę. Co jest dalej? To już zależy od tego, kto tworzy fabułę, jak prowadzi grę. Hello, I'm Harvey Dent, Assistant District Attorney of Gotham City. I'm calling to ask for your support. W naszym przypadku no, mieliśmy pewną trudność, ponieważ nie mieliśmy takiego wydarzenia, które miały klasyczne gry ARG, czyli premiery filmu, premiery gry komputerowej. Też nie stało za nami jakaś gigantyczna firma, która to wszystko sponsorowała. Ale no, też trochę takie były założenia tego projektu, że nie chcemy wykorzystywać ARG jako narzędzia promocyjnego, tylko chcemy pokazać to jako formę jakiegoś współdziałania między ludźmi. Bo wszystkie te najsłynniejsze RG, czy to związane z Batmanem, czy z filmem Sztuczna Inteligencja, czy z Dexterem, to były wszystko gry adresowane do fanów konkretnej marki. W założeniach gier RG jest to, że musimy wytworzyć pewien świat alternatywny. My zbudowaliśmy ten świat, który tak naprawdę był światem współczesnego Bełchatowa, ale jakby wsadziliśmy do niego pewne elementy, które były fikcyjne. Główny bohater był naukowcem. Szymon Kamiński, osoba, która była naukowcem firmy Nanolabs. Firmy, która zajmuje się produkcją części do robotów, części robotycznych, różnego rodzaju elektroniki. Zajmował się rozwojem robota. Robot ten miał służyć do napraw linii wysokiego napięcia, był przystosowany do kontaktu z bardzo wysokimi napięciami. Chcę wykorzystać tę technologię, która została wypracowana, do swoich własnych celów. A jego celem jest po prostu najzwyczajniej dorobienie się kupy szmalu. Na szantażu. Celem graczy było poskładanie w całość tropów, które pojawiały się w całej tej grze, odkrycie tożsamości Szymona Kamińskiego oraz próba jakby zmierzenia się z tematem, że być może są jakby dwie jaźnie pana Szymona oraz gdzie się może ukrywa ta druga jaźń, gdzie w ogóle Szymon Kamiński teraz jest, co się z nim stało po odejściu z Nanolabs. Zaczęliśmy od tego, że w Bełchatowie w odstępach kilkudniowych pojawiały się
spodziewane elementy. Różne pogryzione metalowe przedmioty, różne ślady smaru bądź ślady, pewne dziwne odciski na ziemi, które świadczyły o pewnej działalności. Czyli jakieś niezwykłe elementy przestrzeni miejskiej, które miały zmusić graczy do myślenia o rany, coś tu się dzieje. Pytanie co? Rower jako element metalowy był jednym z takich pokazania tego, co potrafi robot. Wyglądało to w ten sposób, że w nocy, ciszę nocną, przerwał potężny huk i rower, który po prostu stał sobie przypięty, został wysadzony no właśnie przez naszego negatywnego bohatera. Jeżeli ktoś poszedł tropem tych pozostałości, tych śladów, smaru, części i tak dalej, trafiał na stronę takiego bractwa, nazywa się to Santa Jerry Brotherhood, czyli bractwa łowców potworów. Bo oni zwrócili na to uwagę, że są takie elementy, przyjechali, tam rzeczywiście przyjechało kilka osób do Bełchatowa, robili pomiary, zainscenizowali całą sytuację badawczą. Potem o tym pisali na swoim blogu, na swojej stronie, na swoim profilu facebookowym. Tam też pojawiły się filmy edukacyjne, jak zachować się w obliczu potwora. Cześć, nazywam się Krzysztof Pukura. To, co widzicie, to jest świetne narzędzie do tego, żeby odstraszać wszelkiego rodzaju potwory. Czyli ta komunikacja szła, że tu jest jakiś potwór w Bełchatowie. My jesteśmy łowcami, którzy mają to sprawdzić i pomóżcie nam tutaj w tym działać. To, co się rodziło w głowie mieszkańców, to już była jakby wola mieszkańców, tak? My liczyliśmy na to, że w momencie, kiedy mieszkańcy zaczną komentować, że to nie może być potwór, że to robot, albo że to nie może być potwór, bo żadne zwierzę nie żre metalu, to my na tych opiniach będziemy mogli budować, odpowiadać, argumentować i tworzyć dalszą część gry. W tym parku poznałam mojego męża. Lubiłam poranne wycieczki rowerowe. Stworzyliśmy trailer filmu o Bełchatowie, który jakby zapowiadał, że to będzie film dokumentalny o historii Bełchatowa, o ludziach tam mieszkających. I ten film był puszczany przed seansami kinowymi w kinie Kultura. Był dodatkowym elementem, w którym można było się zagłębić i wejść dalej w grę. Do gry w sumie przyłączyłem się, jak znalazłem QR-kody przed MC-kiem. QR-kody prowadziły do strony retorda.pl. Strona retorda.pl pojawiała się też ten adres, to słowo w ścieżce filmowej, czyli na trailerze filmu to słowo występowało. Wcześniej były te rowery, myślałem, że to po prostu viral jakiegoś sklepu, bo już kiedyś taka podobna akcja była z rowerami u nas w Bełchatowie. Ale jak znalazłem tego QR-koda i czekałem na to odliczanie tej strony i mi pokazało, że na stronie są współrzędne, tam gdzie były ślady tego potwora, no to już tak przypuszczałem, że to jest jakaś gra. I tam mieliśmy zakodowane informacje z kodem binarnym dotyczące lokalizacji miejsc, w których zauważono ślady robota. I tam na niej pojawiły się współrzędne, no to kod binarny przetłumaczyć na zwykły tekst i później wpisać współrzędne. Waszym zadaniem jest odnaleźć 10 tropów Bełchatowa. Te tropy są gdzieś ukryte w mieście. Potem zdecydowaliśmy się na taką bardziej bezpośrednią akcję. Zorganizowaliśmy grę miejską, która była bardzo prostą grą mino, którą realizowaliśmy już wielokrotnie w Łodzi i innych miastach. Natomiast tak naprawdę dla gry było kluczowe to, co się odbyło po grze. To był taki moment, kiedy już chcieliśmy bardzo bezpośrednio dać graczom sygnał do tego, że ich potrzebujemy w tej grze. Na sali kinowej rozdawaliśmy nagrody i potem zapraszaliśmy ludzi na krótki seans filmowy. Co się potem okazywało? Światła gasną, włącza się trailer filmu Moc u bram, który nagle jest przerywany. Chwila konsternacji, nie wiadomo co się dzieje. Pojawia się dym, pojawia się jakaś postać. Nagle znowu światła gasną, tej postaci już nie ma i włącza się kolejny film. Film to już jest takie przesłanie złej części Szymona Kamińskiego, który stara się zaangażować graczy do całego swojego niecnego procederu. No to jak zgasł ekran i było, no to wszyscy się w kinie śmiali, że potwór będzie nas próbował zjeść. No i nagle pojawił się na ekranie ten zły, no i zaczął mówić. Wśród was jest ktoś, kogo muszę znaleźć.
wtedy wszyscy pomyśleli, że może włączyć telefon i próbować go nagrać. Niestety ciemno było i akurat u mnie to słabo wyszło. Film się kończy, zasuwa się kurtyna i na kurtynie wiszą cztery takie mapki. Po chwili oporu wchodzą tam i decydują się, że to jednak nie koniec całej sytuacji. Dopasowują mapy i rozpoczyna się właściwie końcowa część projektu, w której już rezultatem tego będzie odnalezienie kryjówki złego. Gracze otrzymywali przesyłkę, w której była informacja przede wszystkim o tym, o której godzinie i w którym miejscu będzie dzwonić budka telefoniczna. Odbierali informacje do budki telefonicznej i to był adres strony internetowej, na której Szymon Kamiński umieścił kilka filmików. Słychać było się konsternację, jakieś zdziwienie, zaniepokojenie. Jednocześnie pokazuje do kamery elementy, które znalazł na biurku, które nie powinny tam się znaleźć. Wyciąga z kosza przypadkowo szkic z terenu razem z hasłem i wskazanym miejscem i nie wie, co to jest. Nie przypominam sobie takiej mapy. Skąd ona się tu wzięła? Może Bełchatowa. Nie przypominam sobie, żebym coś takiego drukował. Finałem naszej gry miało być odnalezienie kryjówki naszego głównego bohatera. Kryjówka znajdowała się nad zbiornikiem Słok w leśnym ośrodku, który znajduje się nad brzegiem jeziora. No i nasi gracze mieli zostać przez specjalny autobus wywiezieni do tego miejsca. No i tam mieli wykorzystać wiedzę, którą zebrali w ciągu tych wszystkich tygodni gry. No i odnaleźć odpowiedni domy. Dojechaliśmy na Słok. No i na Słoku okazuje się, że jeszcze są zagadki jakieś do rozwiązania, tak? Trzeba znaleźć ten domek, w którym się ukrywa. Znajdują domek, wchodzą do środka, światło nie działa, wszystkie pokoje są puste. No! Właśnie na pewno był! Mówię wam, że... No, jeszcze świeża pizza! Serwerownia tego, mocy bram. Nie Boże, mocy bram. Humor był katowa. Stoją tam dwa lub trzy monitory. Rozgrzebane łóżko, kawałki jedzenia, części elektroniczne leżące na biurku, jakieś wzory fizyczne, matematyczne i leży pendrive. Na pendrive był filmik. Spowiedź tego głównego bohatera gry, który opowiadał, dlaczego to robi, ogólnie motywy jego. To ja jestem zły. Sprawy zabrnęły za daleko. I tam tak naprawdę dowiadywali się tego wszystkiego, czego pewnie już w trakcie gry się trochę domyślali, ale to tam nastąpiło rozwiązanie. Dowiadywali się, że nasz główny bohater cierpi na schizofrenię. W tym momencie jeszcze orientują się, że postać, którą widzą na filmie, to jest ten sam gościu, który z nim przyjechał busem. Zaczynają się rozglądać, co się dzieje, gdzie on jest, a jego nie ma. Nasz główny bohater w momencie, w którym został zdemaskowany, postanawiał uciec. W tym momencie słyszą odjeżdżający samochód. Po chwili słychać trzask, wybuch, coś takiego niezbadanego. Było mnóstwo dymu, nikt nie wiedział, gdzie biec, jakaś syrena, ktoś coś krzyczał, no i wszyscy najpierw pobiegli w stronę tego dymu. Więc wyskakują na zewnątrz, widzą w oddali dym i słyszą z radia komunikat. Proszę Państwa, informacja z ostatniej chwili. Łączymy się z naszym reporterem przebywającym na Słoku. Miał miejsce poważny wypadek. Zgodnie z relacją świadków, podejrzanym jest mężczyzna bliżej nieokreślonego wieku. Główny bohater zbiegł nie z miejsca wypadku, ponieważ przeżył wypadek. No i tak naprawdę być może jest to zaczątek do dalszej części tej fabuły. Wszyscy zaczęli wracać do oku. Gdy wszyscy byli już przed wejściem, chłopaki odpalili te konfety czy coś takiego. Wszyscy się wystraszyli. No i później było, że to jest finał i że rozwiązaliśmy zagadkę. I w tym momencie urwaliśmy grę. Gra się kończyła. No, wniosków jest cała masa. To jest naprawdę bardzo długa lista tego, co należałoby zmienić. Po prostu staraliśmy się, żeby ktokolwiek tą grę zagrał. Jeżeli mam być szczery, tak? Staraliśmy się zrobić tak, żeby w jakikolwiek sposób w pewnym momencie fabuła zeszła na drugi plan i najistotniejszym elementem było to, żeby wywołać cokolwiek, co spowoduje, że ludzie zajrzą na jakąkolwiek z tych stron, wejdą i spróbują cokolwiek zrobić. RG w Polsce raczkuje, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. To było coś nowego, to nie była klasyczna gra miejska. Są same zasady, wszystko wiadomo, o tej godzinie zaczyna, tak trzeba zrobić, tak się wygrywa, tylko to było coś nie wprost. I w konsekwencji zagrało tych graczy mało, ale sporo ludzi w jakiś sposób otarło się o tą grę.
ciągle czekamy na jakiś taki bardzo duży projekt, o którym dużo pisałoby się i mówiło w mediach. I czymś, co jest, myślę, momentami bardzo bliskie ARG i w Polsce pewnie ma trochę dłuższą tradycję i rozwija się nieźle w kilku dużych miastach w Polsce, to są gry miejskie. To znaczy, gry miejskie są już dosyć popularne i już jak komuś powiesz, słuchaj, jest gra miejska, to on wie, co to jest. A jak ktoś zauważy jakąś anomalię, to on nie myśli, aha, to może być jakaś gra, spróbuję to sprawdzić, tylko nie, nie, to jest coś dziwnego, ja się do tego nie będę dotykał. W Polsce gracze grają nie po to, żeby grać, tylko po to, żeby wygrać. Czyli ważna jest wygrana. Nie dzielą się informacjami z innym zespołem, który gra równorzędnie, ponieważ ja wygrywam, tylko jest jeden wygrywający. Czyli na przykład, jeżeli była zagadka, w której ktoś nie wiedział, co zrobić, to ktoś pisywał, że znalazł rozwiązanie i tylko dawał lekką podpowiedź, wklejał link na przykład do strony, gdzie to się znajdowało, a nie pokazywał, jak on to zrobił i co z tego razem możemy wyciągnąć. W przypadku ARG cel jest trochę inny, dlatego że tak na dobrą sprawę graczom przede wszystkim zależy na odkryciu historii. Kod binarny złapaliście? Tak. Nagowiłem się z numerem telefonu, bo myślałem, że też jakieś zakrywa. A numer telefonu udało wam się złapać? Tak, 690. Tak, 690. Trzeba powiedzieć, że cała ta grupa była grupą bardzo zaangażowaną. To nie było osób, które wiedzą mniej. Każdy z nich miał na koncie jakieś zadanie, którego nie zrobili inni. Ludzie pisali do mnie, obcy ludzie, pisali do mnie kodem zero-jedynkowym. Gdzieś to chwyciło, znaczy. O, kamera tu jest. No. Nagrywam. Myślę, że w momencie, kiedy stworzy się więcej takich gier, będzie większa chęć ludzi i otwartość do tego, żeby spróbować zgłębić, co się dzieje w tej rzeczywistości, która mnie otacza, a coś nie wystąpiło. Trzeba to przerwać. Skończyć z tym. Tylko, że to ja zdecyduję, kiedy skończymy.